Kolejny w Kościele Powszechnym obchodzimy tydzień misyjny, który rozpoczyna się już w niedzielę 18 października. Ideą ustanowienia takiego tygodnia była chęć przybliżenia wiernym obecnej sytuacji panującej na misjach, ich piękno, radości, a także trud i potrzebę tej pracy. Samo opowiadanie o tym mogłoby stać się z czasem mało porywające. Dlatego kulturę krajów misyjnych chcieliśmy zaprezentować mieszkańcom naszego miasta przez tą drobną wystawę, jaką zorganizowaliśmy we wronieckim kościele klasztornym. Zapalonych do pomocy misją, przebrało się w niedzielę misyjną fantastyczne i cenne stroje, by wyglądać jak tubylcy z poszczególnych krajów misyjnych. Zauważono Boliwijczyka, Kenijczyka i Ujgura. To narodowość bezpaństwowa, zamieszkująca m.in. Kazachstan. Pamiętam, jak w 2005 roku, kiedy zbieraliśmy ofiary na misję, jeden z braci zażartował sobie, żeby może przebrać się stroje misyjne i w ten sposób zachęcać wiernych do tego, żeby składali swoje ofiary na rzecz misji. Pomysł wypalił pierwszorzędnie i od tego czasu już te kilka lat przebieramy się, z każdym rokiem idzie nam to lepiej, staramy się jak najlepiej do tego przygotować, no a cel wiadomo, jest szczytny, pieniądze idą na misję. Specjalnym przeznaczeniem ofiar zebranych w tą niedzielę jest chęć wsparcia pracy ojca Eleuteriusza, który buduje szkołę w małej wiosce w Kangingu. W Demokratycznej Republice Konga. Jak? Kangindu. Co ładnie dałeś. Gindu. No nie widziałem wcześniej o tym, ale ja. Specjalnym przeznaczeniem ofiar zebranych w tą niedzielę jest chęć wsparcia pracy ojca Eleuteriusza, który buduje szkołę w małej wiosce Kangindu w Demokratycznej Republice Konga. Na ile to możliwe, sami mieszkańcy tej wioski pracują nad jej budową. Ale żeby sprowadzić materiał do budowy, cegły, drewno, blachę, muszą go przynosić, najczęściej na pieszo, z oddalonego o prawie 30 km składu. Oddajemy tą sprawę dobremu Bogu i ofiarności dobroczyńców, bo cel przecież jest jak najbardziej zbożny i jakże potrzebny.